Słuchaj, dlaczego ona cię oskarża? Nie wiem. Ale jestem niewinny. Przez cały czas, kiedy siedziałem w areszcie, zastanawiałem się, jak można komuś zrobić coś równie podłego. Oni żądają ode mnie dowodów, a ja nie mam żadnych dowodów, tylko swoje słowa. Adam, ja ci wierzę. Nie potrzebuję żadnych dowodów. To wszystko, co mówiłam w telewizji, to jest prawda, nie jakieś zagrywki. Dziękuję ci. Powiedz mi, a dlaczego mówiłaś o dziecku? Nie wiem. Trochę mnie poniosło. Chyba straciłam panowanie nad sobą. Ale czy ktokolwiek mógłby posądzić cię o przerwanie ciąży? Nie. Ale ja wiem, o co nas ludzie jeszcze posądzą. Uświadomiłam sobie po prostu, że czeka nas ciężki okres. Ludzie są tacy podli, zawistni. Mam nadzieję, że chociaż z tego nie będą robili taniej sensacji. Dlaczego nie chcesz? Wtedy, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, chodziło mi o rozmowę o nas, o naszym związku. Dobrze, słucham. Dużo nad tym myślałem, miałem wiele czasu. I wiem, że tak dalej nie ma sensu. Co? Nie przerywaj mi. Postanowiłem, że musimy się rozstać. Mówiłaś. A ja myślałam, że w takich sprawach jak małżeństwo prawo do decyzji mają dwie osoby. Z tego, co pamiętam, przed ślubem niewiele miałam do powiedzenia. Zresztą to już nieważne. Ja nie chcę się z tobą kłócić. I mówisz mi to dzisiaj. Po tym, co ja powiedziałam w telewizji. Kiedy stanęłam w twojej obronie. Ale przecież sama powiedziałaś, że to nie była żadna zagrywka. Tylko naprawdę wierzysz w moją niewinność. To nie ma nic do rzeczy! Uspokój się. Chcę porozmawiać z tobą na osobności, bez żadnych świadków. Oj tak, Jacusiu. No, nawet nie wiedzieliśmy, jaką mamy córkę. Ciekawe, po kim ona to ma? No, ja to tam wiem, po kim ona jest taka pyska. No, na pewno nie po mnie. Mów sobie, co chcesz, ale ja nie miałabym takiej śmiałości. Nie miałabyś śmiałości. A kto na ostatnim zebraniu gminnej rady tak mi nawtykał, że to dzisiaj się zebrać nie mogą. Nie, to Jaśka nie da sobie dmuchać w kasę. Ale oczywiście, pamiętamy, jak wtedy, co nas posądzono, to nieświeże mięso, które wysłaliśmy do domu opieki. Kto? Kto posądził? Co? Już nieważne, już. Co nieważne? No, ale to moje czasy, mięso nieświeże. Dawne czasy, ale tak wracając, no to co innego jest tak mówić tu, rozmawiać przy stole, a co innego w telewizji? No ba. Nie, to co innego jest. To. No, to jeszcze po jednym. No. Za Monikę i jej odwagę. Jesteś podły. Ostro. Może masz rację, ale doszedłem do wniosku, że ciągnięcie tego dalej nie ma sensu. Sam doszedłeś, co? A może ktoś ci w tym pomógł? To nieważne. Dla mnie ważne! I dobrze wiem, skąd ten pomysł. Znalazłeś sobie następną, no przyznaj się! Jak się nie uspokoisz, ja nie będę rozmawiał z tobą o tym temat. A jak ja mam na to reagować spokojnie? Kto to jest? Wiesz co, ty nigdy nic nie rozumiałaś i nigdy nic nie zrozumiesz. Dobrze. Więc powiedz mi prosto w oczy, że nie masz nikogo. Najważniejsze to jest to, że się nie kochamy. Jasne, wiedziałam. Mogłam się domyślić. Wernerowa przy pomocy swojej córeczki wpakowała cię do więzienia. No to masz już następną. Kto to jest? To nie ma żadnego znaczenia.
Przykro mi, ale małżeństwo polega na tym, że dwie osoby się kochają. Naprawdę próbowałem. Nikt nie może mi tego odmówić. Ale to na nic. Ja cię nie pokocham. Zobacz, do czego doprowadziliśmy. Mieszkamy w różnych pokojach. Nie mamy wspólnych spraw. Po prostu nie jesteśmy razem, no. Jezu. Chyba nie chodzi znowu o nią, co? Co ta Bela? Można cię prosić? No co się tak gracie? Kiedy będzie mi lepsze okazje? Ślub już był. Chyba, że chrzciny. No jak to? Tamto to już dawna sprawa. A teraz? Przecież mogą mieć jeszcze dużo dzieci. Ale po co dogadać? A oni już tak długo u siebie rozmawiają, że z tej rozmowy niedługo może się nowy Rozdrażewski pojawić. Nie, Karol, no. To co tak siedzisz jak kołek w głosie? Bierz się za Jaśkę. Nie, nie, nie. To by było zbyt idiotyczne. Sparzyłeś się na jednej, masz już drugą, prawda? Ale zapomniałeś o jednej rzeczy. Przysięgałeś mi. Przed ołtarzem mi przysięgałeś. Tak, wiem. To był największy błąd w moim życiu. Nie powinienem był do tego dopuścić. Bez względu na naciski. Ale to się już stało i się nie odstanie. Zresztą dobrze wiesz, dlaczego tak było. Spodziewaliśmy się dziecka. A teraz, kiedy go już nie ma, nic nas nie łączy. Nic nas nie łączy. A to, co się z nim stało, nic cię nie obchodzi? Wiem, jak to przeżyłaś. Dla mnie to też był wielki cios. Nie wiesz, jak bardzo. Nic nie rozumiesz. Masz prawo tak myśleć. Chcesz wykończyć ciotkę? Wuja, pomyślałeś o nich? Jak możesz być takim egoistą? Jezu, wiem! Wiem, to będzie dla nich trudne. Jasne. Ale co tam? Warto wszystko poświęcić dla jakiejś... Daj spokój. Mam dosyć poświęcania się dla innych. Muszę zadbać o siebie. Dla mnie to też jest bardzo trudna decyzja. Zwłaszcza dzisiaj. Ale już ją podjąłem. Nie dam ci rozwodu. Chcesz powiedzieć, że chcesz żyć z człowiekiem, mimo tego, że cię nie kocha i nigdy nie pokocha? Słuchaj mnie. Powiedziałeś mi kiedyś, że możesz być moim mężem, ale nie w łóżku. Więc ja jestem na to gotowa. Nie zabraknie mi silnej woli. Będę twoją żoną. I nie dam ci rozwodu. Nikt nie zmusi mnie do tego, żebym był z tobą. Rozumiesz? Nikt! Ty draniu! Myślisz, że będę cię błagać, prosić? Kto ty jesteś do cholery? Wiesz, ile mogę mieć na jedno skinienie? Myślisz, że co ty jesteś? Jesteś jedyny, niepowtarzalny, jakaś łóżkowa rewelacja? Może dla swojej Ewy, bo ona nic lepszego nie miała? Ojciec, ty!
do nas przyjechać w odwiedziny. No ależ to kawał drogi, gdzie my się tam będziemy włóczyć na starość. Ale my odmowy nie ma, to musicie przyjechać i to jeszcze w tym roku, a i Anki też. No ale to najpierw wy do nas. A dokąd, jak wy tu siedzicie? O, właśnie, na nas czas najwyższy, dawno miałem to powiedzieć. My nie miejscy ludzie. Nam tu duszno, my do lasu, do przestrzeni zwyczajni, także... No dobrze, to przyjedziemy i do was, a co to nam na starość? Dzieci nam płaczą, czy ja? Przepraszam. Powiedziałem przepraszam. Nie dam ci rozwodu. I tak odejdę. Przemyśl to. Jesteś oskarżony o próbę gwałtu. Jeżeli teraz wszyscy się dowiedzą, że się rozwodzisz, no chyba nie muszę ci mówić, jak to będzie wyglądało. Wszystko mi jedno. Nie rozumiesz? Przecież rzucą się na ciebie. Kiedy prasa się dowie, pomyślą, że naprawdę miałeś do czynienia z tą małą. A ty troszczysz się o mnie? Tego ci chyba już dowiodłam. Mówiłeś już o tym komuś? Nie. Chciałem najpierw porozmawiać o tym z tobą. Szlachetnie. Czego ty ode mnie chcesz? Chcę, żebyśmy się wstrzymali z decyzjami aż do wyjaśnienia sprawy. Dla twojego dobra. Szlachetnie. Proszę cię tylko o jedno. Żebyśmy nic nikomu jeszcze nie mówili. Miej wzgląd na moich rodziców. Zgoda. Powiedz mi tylko, jak ona ma na imię. Jezu, daj spokój. Nie zaczynaj tego od początku. Myślę, że wszystko sobie już wyjaśniliśmy. Renata, czy to prawda? Czy Kamila mówiła prawdę? Tak. Dlaczego wcześniej mi tego nie powiedziałeś? To miała być ich tajemnica. Ich? A ty? A ja... Ja nie chciałam się wygadać. Zdajecie sobie sprawę, co to oznacza? Poświęciliśmy za Adamem wszystko. Całą naszą przyszłość. Szczęście. Całkowicie bez sensu. Gdybyśmy wtedy wiedzieli, to może dzisiaj wszystko byłoby inaczej. Może nie byłoby tej całej sprawy z Magdą. Adam nie byłby oskarżony, pracowałby spokojnie z Wiktorem. Może doszłoby do ślubu naszego. Gdybyśmy tylko wiedzieli. Przepraszam. Wybacz mi chociaż ty. Wybaczyć ci? Moja córka nie może się na to zdobyć, to może chociaż ty... Tu nie chodzi o to, żebym ja ci wybaczała. Tu tego nie da się zmienić. Jednym słowem wybaczam. Nawet gdybym chciała. Słuchaj, Renato, ja wiem, że ty się ostatnio bardzo zmieniłaś. Ja naprawdę potrafię to docenić. Może gdybyś zawsze taka była, to nie odczuwałabym tak braku matki. Kochanie. Gdzie Adam?
bierze kąpiel. Ale ty jesteś słaba córka, jak Boga kocham. Ja w życiu bym nie przypuszczał. Wiedziałam, że ci się spodoba. Ale tyle kombinowałem nad tą sprawą, a ty za jednym zamachem załatwiłaś tę Kamilę z jej szantażem, no i laudańscy przy okazji to gotowi są nosić cię na rękach. Mówisz poważnie, zrobiłam na nich wrażenie. No wrażenie, dobrze, że jakby mogli, to by ci tytuł szlachecki nadali. A Adamowi podobało się? Podobało. Ba. Dobranoc, córeczko. Dobranoc. Wychodzisz? Tak, muszę spotkać się z pewną kobietą. Sprawy zawodowe? Niezupełnie, ale równie ważne. Słuchaj. Ja myślałam o tym, co powiedziała Kamila i... jest coś, o czym chyba nie wiesz. Ona nic nie mówiła, bo miała nadzieję, że Rozdrażewski... No wiesz... No, że Rozdrażewski zwróci się do niej. Adam? Do Kamili? A czemu się tak dziwisz? Nic, ale wydawało mi się, że ona go raczej nie lubi. No teraz nie wiem, ale... Wtedy na pewno było inaczej. Oczywiście, że po jego ślubie wszystko się zmieniło. Słuchaj. Słuchaj. Ale czy ty nie myślisz, że jeżeli on skądś się dowiedział o tym, co zrobiła ta Monika, to nie mogło być przyczyną, dla której... No wiesz, próbował z Magdą? Adam jest niewinny. Niczego z nią nie próbował. Jesteś tego pewna? Rozmawiałam z nim. Rozmawiałaś z nim? Wszystko mi wyjaśnił. On nigdy nie miał złych zamiarów wobec Magdy. Jest to okropne. Okropne? Dlaczego to akurat jest dla ciebie okropne? No jak to? Nie myślisz o Magdzie? Co będzie z Magdą? A dlaczego ona to robi? Ja też niezbyt wierzyłam w winę Rozdrażewskiego, ale przecież on za chwilę będzie miał proces. Nie martw się. Do tej pory wszystko da się jakoś wyjaśnić. Jestem tego pewna. Musimy jeszcze porozmawiać z Magdą. To musi się jakoś wyjaśnić. Czekaj. Ale czy to wszystko znaczy, że... Ty i Adam... Adam, ale przecież Monika... Cii. Wolałabym, żebyś mnie mówił na ten temat. Rozumiem. To i tak teraz nie ma żadnego znaczenia. Ja nie chcę wyciągać teraz żadnych brudów. To byłoby zbyt poniżające. Zapewniam cię, niepotrzebne. Cześć. Adam, proszę cię, nie rób tego. Czego? Dobrze wiesz, zostaw to. Zawsze tutaj śpię. Ale jeszcze jesteśmy małżeństwem. Obiecałeś, że nikt się nie dowie. Rozmawialiśmy na ten temat. I od tej pory w tej kwestii nic się nie zmieniło. Ale dzisiaj jest tu mój ojciec. Ja nie chcę, żeby się dowiedział. No chodź do pokoju. Obiecuję, że do niczego nie dojdzie. Twój ojciec już śpi. Ty też powinnaś. Dobranoc. Spokojna? Tak. Przecież wszystko zaczyna się dobrze.
układać. Adaś wyszedł z aresztu i o dziwo wrócił do domu. Monika zachowała się przecież wspaniale. Już dawno nie widziałam, żeby... Nie myślałam, że w dzisiejszych czasach ktoś musi się zachować tak romantycznie. No masz rację, ale... Co? Pamiętasz, jak ostatnio byłam u Małgorzaty? Oczywiście, że pamiętam. Co ty ze mnie robisz takiego, co już nic nie pamięta, czy co? Oczywiście. Co ci znowu przyszło do głowy? Przecież Małgorzata powiedziała, że Adam jest niewinny, tak? No tak, tak powiedziały karty. Słuchaj, ty wiesz, jaki jest mój stosunek do tego wróżenia z tych kart? Przypominam ci, że Małgorzata jak dotąd nigdy się nie omyliła. No i się z tego bardzo cieszę, oczywiście. To bardzo dobrze, no. No ale wiesz... O co chodzi? Jak wracałam od Małgorzaty, spotkałam cygankę. Jeszcze jedna, Boże, ja nie wytrzymam. Nie wystarczyła ci jedna, jeszcze chcesz drugą? Ale nie, wcale nie było tak. Spotkałam ją pod domem, podeszła do mnie. Wiecie, co ci powiedziała ta wstrętna, ohydna, stara cyganka? Wcale nie była stara. I wcale nie była ohydna. Wiesz, odniosłam wrażenie, że ona wszystko wie. O czym? O Adamie. O Adamie? O Adamie można wszystkiego się dowiedzieć. Kupisz sobie tylko pierwszą, lepszą gazetę i już wszystko wiesz. Masz rację, ale słuchaj. Ona mówiła, że Adaś ma jakiegoś śmiertelnego wroga. Jakiegoś krewnego.